Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła nowy termin wyborów prezydenckich, to 28 czerwca. 9 kandydatów nie musi zbierać podpisów poparcia. Rafał Trzaskowski ma czas do 10 czerwca na ich zebranie. Tych 9 kandydatów to Robert Biedroń z Lewicy, Krzysztof Bosak z Konfederacji, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak-Kamysz z Koalicji Polskiej, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno i Stanisław Żółtek. Oni zebrali podpisy przed wyborami, które miały się odbyć 10 maja i zostały im zaliczone. 15 maja Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej ogłosiła, że nie będzie ubiegać się o prezydenturę. Tego samego dnia Koalicja Obywatelska przedstawiła nowego kandydata na urząd prezydenta, Rafała Trzaskowskiego. Obecny prezydent Warszawy do 5 czerwca musi zebrać co najmniej 1000 podpisów, by zarejestrować w Państwowej Komisji Wyborczej swój komitet. Natomiast do 10 czerwca ma termin na zebranie 100 tysięcy podpisów pod swoją kandydaturą. Czasu jest bardzo mało, ale mobilizacja w Koalicji Obywatelskiej ogromna. W Lesznie, począwszy od 4 czerwca do 8 czerwca, w godzinach od 9 do 18, będzie można składać podpisy na placu przy ulicy Chrobrego 22 w biurze poselskim Grzegorza Rusieckiego. Do biura należy przynosić też karty ze złożonymi podpisami. Wzór karty poparcia dla Rafała Trzaskowskiego znajduje się na stronie trzaskowski2020.pl.